Witajcie kochani w niedzielne popołudnie. Tutaj widzicie lekki bardak pod folią. Są tutaj moje wszystkie rozsady. No cukinie już dosyć duże. Pomidorki już niektóre mają kwiaty z tych mikrusów. A tę część wyściółkowałam, no nie całkowicie, bo tu jeszcze fragment mi został do wyściółkowania. Ale dzisiaj się zajmę siewem i pikowaniem. Przejdę troszkę do przodu. Tam już rosną boby, jest jedna sałatka przepikowana. Część pomidorów czeka na wysadkę do gruntu. No ja się cały czas, powiem wam, wstrzymuję, albowiem od dzisiaj, no dzisiaj zaczęło padać, ale dzisiaj jest jeszcze bardzo ładny dzień, cieplutki. Ale tak ma padać i trochę się obniży temperatura do tych 16-17 stopni. Ponad 10 dni ma być takie opady w nocy plus 7 i cały czas się zastanawiam, czy te pomidory wysadzać, czy nie do gruntu. Wymyśliłam sobie tak, że w torowki będę tam dalej pikowała cebulę bliżej troszkę. No to co mam, a teraz to mam tylko sałaty jakieś i posiejem trochę kopru, troszkę fasolkę szparagową też tutaj posieję. I przepikuję później, bo cały czas są takie maluśkie moje aksamitki. To jest wąskolistna, czy taka drobnokwiatowa. Minusia przyszła. To nie zbie humus. Co perełko? I tak dalej. Chyba przerwę na tym ten film, bo no, śmierdzi mi tutaj tymi spalinami. Więc udaję się do domu, później jeszcze tam to sieję, wyściółkuję.
Tu gdzie siałam koper przesadzi, posiałam jeszcze tam między sałaty i szczypiory, znaczy cebulę. Z tej strony folii będzie tylko ściółka i prawdopodobnie tutaj po tej stronie posadzę melony, arbuzy, więc to będzie się poziemniwiło. Dobra, idę. Buziaki wam wszystkim. Do miłego, papa. Pa.